jest kolejną już, jaka tutaj będzie udostępniana naszym odwiedzającym, ale ta jest trochę inna. A dlaczego inna? Nie tylko chodzi o tematykę, ale może o samą genezę powstania, no, opowie nam już niebawem pan dr Ambroziewicz, kierownik muzeum. Na wstępie chciałbym powitać wszystkich zebranych, a szczególnie panią dyrektor trzeciego liceum. Dzień dobry, czemu szczególnie pani dyrektor? Szczególnie i będzie następowało oczywiście wymienianie. I szczególnie chciałbym powitać pana nadleśniczego, nadleśnictwa Głęboki Brus, naszego sąsiada. Również szczególnie pana Rodzińskiego, nadleśniczego nadleśnictwa państwa. Będą również obecni przedstawiciele miasta Suwałki. Mam nadzieję, że dotrą, ale być może burza, która się rozstrzelała nad Suwałkami, spowolniła ich tutaj więc przybycie. A także zamknięty kolejowy, przepraszam, bardzo długo. Także dużo tam samochodów zostało. No tego elementu nie dopracowaliśmy. Będzie także gmina Suwałki. W zasadzie jest w osobie naszego pracownika Marka Jeromina, czyli przewodniczącego Rady Gminy. Pozwolisz, Marek, że też Cię szczególnie witam. Witam. Witamy panią wolontariuszkę w Parku Narodowym, która przybyła z odległego i równie pięknego jak Suwalszczyzna Krakowa. Także cieszymy się niezmiernie, że jest. Rogoziński, Żul Sosnowy, witam. Znaczy, nie wiem, czy wymieniłem, prawda, pan Roman Rogoziński, natomiast powiedziałem nadleśniczy nadleśnictwa Płaska. I wydaje mi się, zareagował pan Roman pozytywnie, czyli odczytał. Czuję się przywitany, dziękuję. Więc witam cię jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie, ale proszę zwrócić uwagę, jak tutaj dbamy o naszych przyjaciół, sąsiadów z lasów państwowych, także dlatego podpowiedzi słyszę z jednej i drugiej strony, że szczególnie warto powitać. Jeszcze może sobie pozwolę o delikatne uzupełnienie adresowane do pani dyrektor. Otóż dyrektor, pani dyrektor i liceum numer 3 to szczególne liceum, nie tylko z uwagi na pana kierownika, który jest w sposób osobisty związany z kadrą, prawda? Tak, w każdym razie liceum numer 3 to także klasa o profilu ekologicznym, prawda? Przyrodniczym i cieszę się niezmiernie, że jest pani dyrektor, a tym samym nota. Tak, zauważyłem. I ta wystawa na pewno będzie licznie odwiedzana. Szczególnie gorąco witam panią Ilonę Ryżanek. Przydacie moje słowo. Pokojne obudzenie. Gminy Suwałki. Jarosława. Też witam bardzo gorąco. Miło. Cieszymy się niezmiernie, że już tylko z jedną laską, prawda? No nie przepraszam bardzo, nie się to. Witam bardzo serdecznie pracowników wszystkich Parku Narodowego, którzy tutaj przybyli. Jednak trzeba powiedzieć licznie, pomimo tej niestabilnej mocno pogody. Proszę państwa, martwe drewno. Dlaczego ten temat? Już za chwilę Maciek wyjaśni. Otóż Park Narodowy to miejsce szczególne. To miejsce, gdzie jednak dużą przestrzeń pozostawiamy naturalnym procesom. I z roku na rok tak się właśnie dzieje, że przestrzeń pozostawiana tym naturalnym procesem się powiększa, ale jednocześnie powiększa się skala naturalnych procesów. Nie byłoby tego wszystkiego, co wartościowe, gdyby nie martwe drewno. Jak ważna jest to, jak ważny jest to element, przekonamy się już za moment w trakcie trzech wykładów wprowadzających. Staraliśmy się tematykę dobrać wprost proporcjonalnie do organizmów, które martwe drewno zasiedlają. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o zwierzęta, to bezkręgowce zdecydowanie dominują. Dlatego będą dwa tematy. Jeden poprowadzony przez panią dr Annę Krzysztofiak, czyli mrówki. Drugi temat przez pana doktora Wołowińskiego, związany z kornikami. No i będzie jeden temat podsumowujący. I to w zasadzie ta kadra już taka, że tak powiem,
do dobrego słowa, żeby nikt się nie poczuł urażony, doświadczona kadra poprowadzi tę pierwszą część, ale równie zależy nam na tym, ażebyśmy angażowali młodych pracowników parku i również wykład poprowadzi pani Sylwia, która niewiele od ponad roku w parku pracuje. A jak to jest ważny dla niej moment, to tylko powiem, że po raz pierwszy wystąpi w mundurze. No choć nie kompletnym, ale w mundurze. A pani Sylwia opowie o tym, co dzieje się w Martwym Drewnie. Proszę państwa, idąc przez las, kiedy widzimy martwe drewno, martwe drzewa, to mamy takie wrażenie, że znajdujemy się w lesie naturalnym. Już nie chcę użyć słowa pierwotnym. Powoduje to, że te uczucia są bardzo głębokie i bardzo pozytywne. Nie ukrywam, że jakieś 20 lat temu słyszałem takie zarzuty, że tam hodujecie te korniki w lesie, bo potem to się wszystko tam mnoży i rozprasza się po lasach naszych i sąsiednich, słucham. Deprecjacja surowca? Tego tematu nie poruszamy, że to jednak stanowi pewne zagrożenie. No dzisiaj ta świadomość zdecydowanie jest większa, jest bardziej precyzyjna i martwe drewno nie kojarzy się z zagrożeniem, a wręcz odwrotnie z taką świadomością, że jest tam życia bardzo dużo, o wiele więcej niż w drewnie czy też w drzewach zielonych. Cóż, żeby nie przedłużać, poproszę pana kierownika, żeby opowiedział o samym pomyśle utworzeniu. Ja jeszcze chcąc tak wprowadzić, powiem tylko, że ta wystawa, którą za chwilę będziemy podziwiali, a część z państwa niecierpliwości już tam zajrzała i na pewno jesteście państwo pod wrażeniem, to efekt COVID-u. Niestety musimy też jasno stwierdzić, że COVID w całej tej swojej szerokości zjawisk negatywnych miał też pewne elementy pozytywne. Ja myślę, tak sobie wyobrażałem, że tutaj zespół sobie siedział za ścianą, bo tam jest biuro, muzeum zamknięte, gości nie ma i zastanawiali się, co by tu pożytecznego zrobić. No i zrobili, bo to jest ich dzieło ich pracy. Ja byłem świadom, że talenty są i one nie wszystkie były ukryte, ale część się na pewno ujawniła. To wszystko, co państwo tam widzicie, oprócz owadów, to efekt pracy, inwencji, nie wszystkich. Mrówki na przykład wykonał Maciek, część eksponatów tych entomologicznych wykonała Asia Górecka, ale 90%, tak mogę chyba powiedzieć, tego co zostało wyeksponowane, to jest owoc pracy, inwencji twórczej, pomysłowości. I tak jak martwe drewno generalnie, w lesie wiąże węgiel i inne składniki, to też jest ten pozytywny element na nasze środowisko. Tak pracownicy Muzeum Wigier związali w miarę na stałe bardzo dużo odpadów, które no, nie podlegały już recyklingowi, bo zostały utrwalone, przerobione, upiększone, no i będą służyły całemu bardzo szerokiemu procesowi edukacji. Także w tym momencie składam również podziękowania za chęci, inwencje i całe to wykonanie. Oczywiście podziękowania trzeba skierować w stronę ekspertów w postaci Ani Krzysztofiak, w postaci Jacka Łozińskiego. Czy pomagali, czy przeszkadzali, to nie wiem, ale myślę, że jednak ich wkład także wymaga pewnego docenienia. Dziękuję bardzo. Oddaję głos. Tak więc na samym wystawie, przy okazji oprowadzania po wystawie, to jest tylko jedna sala. Drodzy Państwo, zaczęło się oczywiście od tego, że mieliśmy pomysł na tę wystawę Martwe Drewno jakiś czas temu. Mieliśmy we współpracy z Muzeum Ziemi pokazać zupełnie inne rzeczy, bo już było w zasadzie wszystko dograne, ale pandemia też utrudniła kwestie organizacyjne. I mówiłam, że chcieliśmy pozyskać środki finansowe z funduszy zewnętrznych, aby zatrudnić ludzi, tak to się osób to robi, pozlecać wykonanie poszczególnych części wystawy i potem te wystawy już jakoś tam mniej lub bardziej samodzielnie zmontować. Ale to taki jeden z darczyńców, czyli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na samym wstępie powiedział, że wystaw nie finansuje. Nie finansuje, w związku z tym ten temat odpadł. I tutaj nie ukrywam, że mieliśmy jakiś tam scenariusz gotowy kilka miesięcy wcześniej, zresztą tutaj było to z panem dyrektorem konsultowane. Czyli po prostu potrzebujemy trochę pieniędzy.
ile, wtedy mówił ile dyrekcja wydziała, że odda, ale potem się okazało, że kluczowa postać w tym wszystkim, czyli plasty, które miał pomagać dokonać część wystawy, z powodów zdrowotnych wyłączony został z tego projektu, a już mieliśmy całkowicie to piętro, gdzie jesteśmy rozgrzewane, zdemontowaliśmy inną wystawę i tu były zbliżone materiały, żeby to montować. To już stało się. I tak od marca w zasadzie przez kilka miesięcy w naszym małym zespole, czyli Antoni Hołubowicz, Jacek Adamczewski i osoba, która była najbardziej zaangażowana, żeby to wszystko sklecić i merytorycznie, żeby to pasowało, Joanna Górecka i przy moim okresowym udziale, udało się to zmontować. Na szczegółach bezpośrednio przy samych pijakach. Zapraszam teraz może do tej części merytorycznej, ponieważ dwie osoby rzeczywiście patrzyły nam na ręce i mówiły całe źle. I mówiąc szczerze, tutaj przymuciliśmy świadomie kilka błędów. Mam nadzieję, że kadra ta doświadczona wychwyci, co jest ewidentnym fałszerstwem. Także liczę na udział. I będziemy, i okazało się też dobrze bawiliśmy do pewnego momentu. Potem się okazało, że złośliwie władze rządowe ogłosiły koniec zamknięcia muzeum i mieliśmy to wszystko rozgrzebane i trzeba było się po prostu bardzo sprężyć, żeby to skończyć. Same owady zostały wykonane przez sąsiadkę tutaj za płota, panią Aleksandrę Łukowską, która tam pomogła. No, tutaj nie ma, ale oczywiście skorzystaliśmy z lokalnych sił, żeby to zrobić. Tu jeszcze raz dziękuję Ani za pomoc, Jackowi za właśnie uwagi w tym wszystkim. Także to mnie zainspirowało do następnych działań, ale o tym powiem już przy innej okazji. Nie wiem, kto będzie pierwszy, może panią Jacką tam z Polsce. Nie, bo miał być najpierw proszę. Tak, pani Sylwia, pani Sylwia, bo do góry do szczegółu, tak. Pani Sylwia, zapraszam. Mam prośbę, żeby tutaj nie chodzić. Tematem mojej prezentacji jest tak ogólnie rola martwego drewna w lesie. Mówiąc martwe drewno, mamy tutaj na myśli drewno martwych, takie elementy martwe drzewa. Jest to w pewnym sensie taki skrót, który jest dość często używany. A czym to? Jeżeli chodzi o samo powstawanie martwego drewna, jest to taki dość skomplikowany proces, który może być podzielony na poszczególne etapy. Pierwszym z nich to jest osłabienie systemu odpornościowego. Może to nastąpić przez czynniki abiotyczne, biotyczne lub antropogeniczne. I później następuje takie wejście owadów do drzewa. To są początkowo owady pierwotne, później są to owady wtórne. I działalność tych owadów najpierw zauważana jest w koronie. Początkowo jest to zamieranie takich pojedynczych pędów, później jest to zamieranie już całych gałęzi i konarów, odpadanie kory, no i zamieranie całego drzewa, przewrócenie go lub złamanie głównie ze względu na działalność wiatrów oraz rozkład drewna. I ten ostatni etap jest takim etapem, który jest bardzo mocno związany z działalnością owadów i takich różnych mikroorganizmów. Jest podzielony na trzy fazy. Pierwszą fazą jest faza kolonizacyjna, czyli to jest zasiedlenie przez owady, które preferują drewno twarde, takie, które jest jeszcze skorą. W zależności od tego, jaki to jest gatunek, mogą to być różne owady, mogą to być cetyńce, tycz cieśla. Drugą fazą jest faza dekompozycyjna, czyli rozkład tego drewna przez owady, które mają taką możliwość, ponieważ posiadają specjalne enzymy w swoich przewodach pokarmowych. No i trzecia to już jest faza humifikacyjna, tutaj już jest duża ingerencja takich organizmów glebowych, zamieszkiwanie tego surowca przez dżdżownice, wieje i skoczogonki. Jeżeli chodzi o postacie martwego drewna, no to tutaj dużą rolę odgrywają czynniki, które doprowadzają do powstania takiego właśnie surowca. Czyli jeżeli mamy w naszych lasach bobry, będzie to duża ilość martwego drewna w postaci dłużyc, w postaci gałęzi.
Mogą to być dłużyce, które powstały poprzez działalność wiatrów, czyli to też zazwyczaj są właśnie całe drzewa, całe strzały. W wyniku działalności owadów będzie to duża ilość martwych drzew stojących. Mogą to być konary, które jeszcze są w żywych drzewach. Mogą to być płody, które są pozostawiane w lesie po różnych zabiegach, które są przeprowadzane, ewentualnie takie pozostałości pozrębowe lub systemy korzeniowe. Jeżeli chodzi o znaczenie martwego drewna, jest ono niesamowicie duże. Ja tutaj pozwoliłam sobie przedstawić taką grafikę, żeby pokazać, że w zależności od tego, jaka to jest postać, tak naprawdę każde martwe drewno będzie zasiedlone, czyli drewno w postaci stojącej będzie zasiedlane przez ptaki, takie, które jest złamane, może być wykorzystywane przez ptaki drapieżne do obserwacji takich okolic. Natomiast w martwych drzewach leżących zasiedlają się różnego rodzaju grzyby, mchy i wątrobowce. Tą grupą, która najchętniej zasiedla takie drzewa stojące, są właśnie dzięcioły. I w lasach Puszczy Białowieskiej zostały przeprowadzone badania, które wykazały, że aż 97% pokarmu dzięciołów stanowią chrząszcze, które są właśnie związane z martwym drewnem, czyli tutaj widać, że jest to niesamowicie duża ilość. I na przykład dzięcioł duży, aż około 30% swoich dziupli, wykuwa właśnie w martwym drewnie. Dzięcioł średni nawet więcej, ponieważ to jest aż 70% dziupli. I takimi gatunkami, które są prawie wyłącznie związane z martwym drewnem, jest dzięciołek oraz dzięcioł trójpalczasty. Też martwe drewno pełni taką niesamowicie ważną rolę w okresie lęgowym, ponieważ dzięcioły wykorzystują je do tak zwanego bębnienia, czyli to jest przekazywanie takich informacji międzyosobniczych oraz zaznaczanie swojego terenu. Ale nie tylko dzięcioły, jeżeli chodzi o ptaki, wykorzystują martwe drewno, ponieważ muchołówki, szpaki oraz sikory również właśnie wykorzystują te dziuple. Głównie też jest to związane z tym, że uniemożliwia to drapieżnikom wejście i podebranie im czegoś z tych dziupli, ponieważ odpadająca kora utrudnia im to wchodzenie. I też wykroty, które zostają pozostawione w lesie, pełnią dużą rolę w przypadku ptaków, które zakładają swoje lęgi na ziemi oraz nieco powyżej. Kolejną sprawą jest to, że martwe drewno jest takim rezerwuarem materii organicznej. Ja tutaj przedstawiłam, jaka jest zawartość pierwiastków w 1 m3 drewna sosnowego i dębowego. Czyli tak naprawdę widać, że w momencie, kiedy my to drewno pozostawiamy, pozostawiamy też te pierwiastki, które są łatwo przyswajalne dla roślin. Jest to niezwykle ważne, ponieważ one są tak stopniowo wydzielane do atmosfery. Czyli tutaj nie będzie takiej sytuacji, jak na przykład w przypadku takiego sztucznego nawożenia, gdzie te pierwiastki mogą być spłukane do jakichś łąk, które się znajdują nieopodal czy zbiorników wodnych w przypadku silnych deszczy. Martwe drewno pełni też dużo ważną funkcję w przypadku akumulacji węgla i azotu. W Ameryce Północnej przeprowadzono badanie, które wskazało, że w 215 tonach martwego drewna grubowymiarowego znajduje się aż 300 kg azotu, czyli tutaj widzimy azotu, który jest przyswajalny dla roślin. Dlatego widać, że jest to niezwykle ważne, ponieważ zostawiamy taki jakby naturalny nawóz dla naszych drzew. Też jeżeli chodzi o węgiel, to te takie stopniowe, powolne uwalnianie się węgla do atmosfery przyczynia się do tego, że następuje poprawa takiego ogólnego bilansu węgla w atmosferze. Kolejną sprawą jest zdolność magazynowania wody przez martwe drewno. Ono poprawia w dużym stopniu mikroklimat, który panuje wokół tego pozostawionego surowca. I tutaj na przykład w lasach Babiej Góry zostały przeprowadzone badania, które wskazały na to, że aż 50% całego podrostu świerkowego znajdowało się na 5% powierzchni, a te 5% powierzchni stanowiły właśnie płody, które zostały pozostawione. Dlatego widać, że ten mikroklimat, który się tworzy wokół właśnie takiego martwego drewna, jest bardzo korzystny. Co ważne, należy pozostawiać takie płody, które mają średnicę powyżej 40 cm. To jest takie najlepsze
dla tych młodych drzewek, które się rozwijają. I rozwój szczątków martwego drewna doprowadza do wzrostu zasobności gleby, do polepszenia jej wierzchni warstw i do polepszenia zdolności sorpcyjnej gleby, a co za tym idzie do polepszenia stosunków powietrzno-wodnych oraz termicznych. I tutaj widać na tych dwóch fotografiach, że nie tylko gatunki drzewiaste bardzo chętnie rozwijają się na martwym drewnie, ale też są to gatunki runa. Głównie jest to spowodowane właśnie tymi warunkami wodnymi, które tam się kształtują, ale również tym, że jest to troszeczkę wyżej niż pozostałe rośliny runa leśnego, dzięki temu nie muszą już się martwić o konkurencję. Jest to miejsce życia wielu organizmów i tutaj rozpoczynając od takich najmniejszych, jakichś drobnych grzybów, które się tam pojawiają, kończąc na dużych zwierzętach, które również korzystają właśnie z martwego drewna. Umożliwia to termoregulację, na przykład bardzo często widać żółwie błotne, które wygrzewają się na takich płodach, które są pozostawiane w zbiornikach wodnych. Bardzo chętnie jaszczurki wygrzewają się na takich kłodach sosnowych, ewentualnie świerkowych. Jest to miejsce ukrycia oraz żerowania. Bardzo duża ilość takich drobnych gryzoni chętnie właśnie chowa się w takich murszających kłodach. Są to trasy wędrówek. Jest takie zdjęcie, na którym widać rysia, który właśnie bardzo chętnie idzie sobie po takiej kłodzie. Umożliwia mu to przejście i nie musi przechodzić przez runo, które często jest dość gęste. Jest to miejsce zimowania wielu gatunków, a także kryjówek letnich niedowierzy. No i nasuwa się takie pytanie, ile właściwie powinniśmy zostawiać tego martwego drewna w lesie? Jeżeli chodzi o takie lasy gospodarcze, no to jest to określone w zasadach hodowli lasu, w instrukcji ochrony lasu, że tutaj nadleśniczy decyduje o tym, ile tego powinniśmy zostawiać. Natomiast jeżeli mamy taki drzewostan jak nasz, czyli park narodowy, myślę, że takim no, dość dobrym określeniem jest im więcej, tym lepiej. Z tym, że trzeba też pamiętać, że w pewnym sensie stanowi to zagrożenie w miejscach na przykład ścieżek edukacyjnych czy dróg. Dlatego w takich miejscach powinno to być w postaci innej niż martwe drzewa stojące. Martwe drewno wpływa na poprawę warunków siedliskowych, wpływa tym samym na różnorodność gatunkową oraz stan populacji roślin i zwierząt, a także na krążenie pierwiastków w ekosystemie leśnym. Dziękuję bardzo. Myślę, że pierwsza inauguracyjna próba była, wstąpienie było znakomite, także polecamy się na przyszłość, także tutaj sala jest gotowa, liczymy na kolejne tematy. Ja tylko pozwolę, że pani Ania będzie pierwsza, pani Ania będzie pierwsza. Zapraszam z wykładem tutaj. Powiem szczerze, ja te mrówki poznałem, wszystkie słuchajcie w wielu różnych wielkościach, także poczytałem mrówka, ponieważ musiałem je fizycznie wykonać jak przy pomocy Jacka. Także rzeczywiście. O tak, troszeczkę niżej. O to. Bardzo mi miło Państwa powitać. Mam przyjemność opowiedzieć Państwu troszeczkę na temat mrówek. Od razu następnie zaznaczę, że mrówki są grupą tak niezwykłą, o tak ciekawej biologii, że w zasadzie można by było zorganizować dwudniową konferencję i przez cały czas mówić tylko o mrówkach, a ja mam tylko krótki fragment czasu do wykorzystania. Na szczęście nie muszę już mówić o znaczeniu martwego drewna, bo tutaj moja poprzedniczka bardzo wyraźnie wyjaśniła, o co chodzi. Powiem tylko, że cieszę się, że po tylu latach mojej pracy, wielu latach pracy w parku, doczekałam czasu, kiedy rzeczywiście to martwe drewno jest postrzegane inaczej, bo na początku, zaraz po powstaniu parku, wcale tak nie było i często walczyliśmy i przegrywaliśmy, nie umiejąc przekonać, że martwe drewno to nie jest tylko i wyłącznie zagrożenie jakąś gradacją, ale również bardzo ważny składnik zdrowego ekosystemu. Wśród wielu organizmów zwierzęcych, które zamieszkują martwe drewno, na szczególną uwagę zasługują mrówki, czyli przedstawiciele rodziny mrówkowatych.
I to nie tylko ze względu na ich niezwykłą liczebność, w zasadzie mrówki są prawie wszędzie, we wszystkich częściach lasu, ale też ze względu na ich niezwykłą biologię, na niezwykłe zachowanie i wpływ, jaki wywierają na ekosystemy leśne. One są jedną z najważniejszych grup organizmów lądowych w lesie i dzieje się tak przede wszystkim z powodu tego, że są dosyć zróżnicowane pod względem wymagań siedliskowych, a jednocześnie doskonale dostosowują się do zmian, jakie zachodzą w środowisku. Poza tym, jako jedne z nielicznych grup owadów, są w pełni właściwie społeczne. Tylko jeszcze jedna grupa owadów wykazuje takie zachowanie, to są termity. Natomiast o ile pszczoły, w tym również dziko żyjące i osy niektóre, również mają w swoich granicach gatunki ściśle społeczne, to jednak też część z nich jest gatunkami samotnymi. Natomiast na świecie nigdzie nie spotkamy samotnej mrówki ani samotnego termita. I to, że one są gatunkami społecznymi, daje im taką uprzywilejowaną pozycję, bo podobnie jak społeczeństwo ludzkie, mrówki dzielą obowiązki wśród swojej społeczności. Część jest odpowiedzialna za opiekę nad potomstwem, część dba o odbudowywanie, o przebudowywanie gniazda, a część pełni rolę dostawców, czyli to są tak zwani furażerowie, którzy wędrują w poszukiwaniu źródeł pokarmu i potem w zaopatrywaniu rodziny. Ważne jest również to, że mrówki potrafią przekształcać do pewnego stopnia środowisko i kilkanaście lat temu naukowcy byli zaskoczeni, kiedy odkryli, że mrówki, które na przykład mieszkają w środku dużego miasta, w pobliżu stacji benzynowej, gdzie gleba jest wysoce skażona środkami ropopochodnymi i innymi świstwami, usuwają czynnie tą wierzchnią warstwę skażoną, wynoszą ją po prostu poza obręb swojej kolonii, a z ziemi, z głębokości wynoszą zdrową glebę i ją sobie rozplantowują. W ten sposób powstawały takie placki nieskażonego terenu. Także są to naprawdę niezwykłe stworzenia. Mrówki pełnią w ekosystemach leśnych wiele ról, ale najważniejszą jest, myślę, regulacja populacji owadów fitofagicznych, czyli tych, które odżywiają się roślinami, to nie tylko liśćmi, ale korą i wszystkimi innymi częściami. A to dlatego, że mrówki są niezwykle plastyczne, jeżeli chodzi o pozyskiwanie źródeł pokarmu. One po prostu dostosowują się do tego, co akurat w danym momencie jest dostępne. I w przypadku tak zwanych gradacji, czyli masowych pojawów owadów, które odżywiają się pewnymi określonymi częściami drzew, potocznie nazywanych szkodnikami, mrówki potrafią się przestawić prawie w 100% na taki właśnie najbardziej, najłatwiej dostępny pokarm i znoszą na przykład gąsienicy, mrównicy, miszki czy jakieś osnui do gniazda prawie wyłącznie i wtedy cała kolonia żywi się tylko tym rodzajem pokarmu. A kiedy gradacja się załamie w dużej części dzięki tym mrówkom, to po prostu wracają do normalnej diety. Jest to bardzo ważne, dlatego że pozwala przyspieszyć zakończenie takich gradacji. Jednymi z najbardziej znanych mrówek leśnych, pewnie każdy z Was widział nieraz albo uciekał przed nimi, jak mu się po nogach wspinały i szczypały, są mrówki kopcowe, czyli przedstawiciele rodzaju formica, między innymi Truncorum platensis, Aquilonia, Rufa i Polyctena. Ich gniazda zbudowane są w postaci kopców i to, co my widzimy na zewnątrz, to jest wyłącznie część jakby taka okrywowa, zbudowana ze szczątków patyczków, igieł, jakichś innych fragmentów roślinnych. Natomiast to gniazdo, tak jak góra lodowa, większą część ma ukrytą pod ziemią. I zawsze szkieletem takiego gniazda jest właśnie martwe drewno, stąd bardzo ścisły związek tych mrówek z martwym drewnem. Najczęściej jest to jakiś pień stary po ściętym bądź po złamanym drzewie, łącznie z korzeniami. Mrówki te budują system kanałów nie tylko w tej części miękkiej igliwia, które sobie tam nanosiły, ale również wygryzają kanały w tej drewnianej części, w tej podstawie gniazda. Gniazdo takie może liczyć nawet powyżej miliona osobników, także jest to naprawdę wielka aglomeracja. Niektóre z gatunków są
poligeniczne, to znaczy, że w gnieździe znajduje się więcej niż jedna samica, czyli ta królowa, która nosi jaja. Niektóre są monogeniczne, także jest tylko jedna samica. Niektóre gatunki z kolei mają tendencję do tworzenia całej kolonii gniazd. Wtedy mówimy, że to jest kolonia polikaliczna, czyli że oprócz tego głównego gniazda odpoczkowują takie gniazda pomocnicze, nawet na odległość kilku metrów, ale cały czas między tymi gniazdami zachowana jest łączność. Istnieją takie korytarze. Jak ktoś często bywa w lesie, to pewnie widział, to jest dosłownie nawet wycięte w gruncie. Są takie kanały całe, takie metro mrówcze. I mrówki się tymi kanałami poruszają, wymieniają się między poszczególnymi mrowiskami, muszą się wymieniać, muszą się kontaktować, bo dzięki temu przenoszą zapach, ten feromon, który odpowiada za to, że ta cała wielka społeczność ciągle czuje się jedną wielką rodziną. I oczywiście jako tak liczne zwierzęta o takich dużych możliwościach, o bardzo wysokiej konsumpcji, wywierają bardzo silny wpływ na ekosystem leśny. Inną korzyścią, jaką las bierze z obecności mrówek kopcowych, jest ich zdolność do obrony poprzez wydzielanie kwasu mrówkowego. Jeżeli ktoś miał do czynienia z mrówką taką właśnie typową czerwoną, tak zwaną rudą bardziej, tą z rodzaju formika, to wie, że ona się broni w ten sposób, że najpierw żuwaczkami gryzie skórę, potem podwija odwłok i w to ugryzienie strzyka kwasem mrówkowym. Nie jest to przyjemne doznanie, oczywiście, i o to chodzi przecież. Natomiast kwas mrówkowy ma działania drażniące, paraliżujące i niektóre zwierzęta nauczyły się to wykorzystywać. Bardzo często można znaleźć gniazda mrówek, tych kopcowych, z takimi charakterystycznymi uszkodzeniami. Są po prostu wygrzebane takie nory, jak to widzimy niżej na zdjęciu. Odpowiedzialne są za to głównie dzięcioły, które bardzo lubią mrówki i to nie tylko je spożywać. Mają bardzo długi, taki lepki język, więc jak już sobie wygrzebią taką dorkę, to prawie do połowy włażą w to mrowisko i tym językiem po tych korytarzach wjeżdżają, jak mrówkojad, wylizują sobie te mrówki, zjadają, ale też stosują te mrówki jako taki swoisty repelent, to znaczy chwytają robotnice w dziób, pocierają sobie po piórach i w ten sposób pozbywają się pasożytów. W podobny sposób, chociaż trochę bardziej brutalnie, zachowują się duże ssaki, takie jak dziki, jak jelenie czy sarny, bo one, będąc już mocno zapasożycone, szukają takiego dużego kopca i po prostu się w nim darzają. Wtedy mrówki się wkurzają, obsikują to wszystko kwasem mrówkowym, no i na jakiś czas jest spokój. Teraz może przedstawię Państwu takich najbardziej charakterystycznych przedstawicieli fauny mrówek w naszych lasach, które możemy tutaj na Bigrach spotkać. Nasza jedna z największych mrówek od gmachówki cieśli, większa jest jeszcze tylko gmachówka drzewotoczna, ale są prawie tej samej wielkości, jest to naprawdę spora mrówa. Samica może mieć 17-18 mm długości ciała, także jest to potężny robak. Robotnice, ale te robotnice, które pełnią funkcję żołnierzy, czyli te takie strażniczki gniazda, oprócz tego, że są długie, to jeszcze mają takie potężne żuwaczki, więc jak ugryzą, to naprawdę boli. Wiem, bo byłam wziona. Gmachówki najczęściej zakładają gniazda w drzewach martwych, ale zdarza się również, że zasiedlają żywe drzewa stojące, i to głównie sosny, świerki, co oczywiście nie przysparza im sympatii spośród leśników. Natomiast przez długi czas uważano, że gmachówki zasiedlają żywe drzewa, zdrowe. Tymczasem po dokładniejszych badaniach okazało się, że drzewo to musi być w pewien sposób osłabione, najczęściej chorobami grzybowymi czy w jakiś inny sposób, i dopiero wtedy mrówki je zasiedlają. Natomiast to, co potem robią z tym drzewem, to jest już dosyć drastyczne postępowanie, dlatego że one w tej miękkiej warstwie drewna drążą sobie kanały, wędrują w górę, i to się okazało potem po zbadaniu tych drzew, że nawet do wysokości 10 metrów, więc wyobraźcie sobie drzewo, które ma naruszoną strukturę wewnątrz, jest jak gąbka pogryzione, przy jakiejś większej wichurze, to jest oczywiste, że dużo łatwiej się łamią niż zwykłe zdrowe drzewa. Gmachówki mają nocną aktywność, w ciągu dnia trudno je zobaczyć, natomiast bardzo łatwo nocą, jeżeli się pójdzie z latarką, widać wędrujące robotnice. Odżywia się głównie drobnymi bezkręgowcami, poluje na wszystko, co jest w stanie znaleźć w okolicach swojego gniazda, i spadzą przyc.
Jej bliską kuzynką jest gmachówka pniowa. Łatwa do odróżnienia, dlatego że całe ciało ma idealnie czarne. Tamta była taka brązowa w różnych odcieniach. I ta jest dużo bardziej związana z martwym drewnem. Ta już nie zasiedla żywych drzew, tylko i wyłącznie martwe, mniejsze fragmenty. Łącznie z tym, że wystarczy, że będzie taki większy konar leżał gdzieś na ziemi, to ona też będzie próbowała go zasiedzić, drąży sobie w nim po prostu kanały i zakłada tam gniazda. I w zależności od tego, jak duży jest ten kawałek drewna, gniazda mogą liczyć od 1000, nawet do 10 000 osobników. Zresztą podobnie jak u machówki tej poprzedniej, również duże społeczeństwa. Przechodzę do tych kopcowych mrówek. Nie zacznę może od mrówki, ale od ciekawszej mrówki. Mrówka północna, czyli formica filonia, zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że jest to mrówka o rozmieszczeniu borealnym i jej obecność u nas w parku jest niezwykła, dlatego że ona występuje tylko w 3 miejscach w Polsce. Jest rzadka, narażona na wyginięcie, dlatego znajduje się w Czerwonej Księdze, dlatego jest objęta częściową ochroną. I oczywiście to, że jest jej coraz mniej, wynika przede wszystkim z intensywnej gospodarki leśnej. U nas można ją spotkać w lasach iglastych. Buduje takie typowe kopce, jak inne formiki, czyli z patyczków, z igliwia. I ma kolonie poligeniczne, czyli ma więcej niż jedną samicę, która składa jaja, i kilka tysięcy osobników. Co ciekawe, tych samic tu może być nawet kilka tysięcy. To jest niezwykłe, bo zazwyczaj w koloniach poligenicznych, jeżeli jest więcej samic, to jest kilkadziesiąt, a tutaj nawet kilka tysięcy. Także widać, że ona się bardzo intensywnie rozmnaża. Pierwomrówka łagodna jest jedną z częściej spotykanych u nas mrówek i łatwiejszą w identyfikacji, dlatego że ona jest szaro-brązowa, taka ma charakterystyczne włoski na odwłoku i jest, no, jest w zasadzie wszędzie. Gdzie się u nas do lasu nie pójdzie, to ją można spotkać. Nie jest wybredna, jeżeli chodzi o miejsce do gniazdowania. Również jest silnie związana z martwym drewnem, między innymi. Żywi się zarówno owadami, jak i spadzią i nektarem roślin, czyli też mrówki odwiedzają kwiaty. Jeżeli ktoś przyglądał się kwiatom, to czasami można zobaczyć mrówki, które sięgają gdzieś tam do dna kwiatowego, żeby nektar zebrać. Na przełomie czerwca i lipca pojawiają się w gnieździe formy płciowe, a mniej więcej miesiąc później są już na tyle dojrzałe, że następuje rójka, czyli lot godzowy. To jest najbardziej znana mrówka leśna. Wszyscy jak myślą o mrówkach w lesie, to przede wszystkim myślą o mrówce rudnicy, która właśnie buduje te duże kopce. Ale nie wszyscy wiedzą, jakie ta mrówka ma ciekawe zachowania, jeżeli chodzi o zakładanie nowych gniazd. Bo jest to gatunek monogeniczny, czyli w jednym gnieździe występuje tylko jedna samica, która się rozmnaża. Natomiast oczywiście jak zawsze, kiedy przed rójką pojawiają się formy płciowe, to obecne są również młode uskrzydlone samice i samce. Natomiast po locie godowym taka zapłodniona samica ląduje na ziemi, odrzuca skrzydła i nie robi tak jak większość mrówek, czyli biega po ziemi, szuka sobie jakiejś norki, gdzie mogłaby osiąść i założyć swoje nowe gniazdo, ale szuka gotowego gniazda i to spokrewnionej ze sobą, tej mrówki, o której mówiłam przed chwilą, czyli pierwomrówki łagodnej, wdziera się do tego gniazda, morduje panującą tam królową i przyjmuje mrowisko pod władanie. Co się okazuje, robotnice, nie wiadomo dlaczego, to jest kwestia feromonów, czyli no, chemiczne jakieś takie oszustwo, traktują ją jako swoją własną królową i pracują dla niej tak, jakby to była ta poprzednia królowa. Oczywiście z biegiem czasu tamte robotnice wymierają, bo już nie ma kto zastępować tych, które po prostu naturalną śmiercią schodzą, a samica produkuje duże ilości jaj, którymi oczywiście opiekują się tamte mrówki. I za jakiś czas następuje wymiana całkowita i w końcu w gnieździe występują już tylko robotnice mrówki formica rufa grupa, która może funkcjonować przez dłuższy czas. I tak to niestety działa. Wszystkie są mrówki są wszystkożerne, żywią się zarówno pajączy, jak również nektarem.
Inną małą mrówką, która również jest silnie związana z drewnem, jest huchnica wstydliwa. Bardzo ładna nazwa, chociaż nie wiem dlaczego. Nigdy nie znalazłam źródeł. Ona jest z kolei związana bardziej z takimi wilgotnymi obszarami lasu i żywi się przede wszystkim spadzią. Jedną z łatwiejszych w identyfikacji mrówek, i podejrzewam, że taki był zamiar tutaj autorów tej wystawy, jest kartonówka zwyczajna, która nazwę swoją zawdzięcza temu, że wewnątrz w gnieździe buduje takie poziome ścianki zbudowane z tak zwanego kartonu, czyli z przeżutego drewna wymieszanego ze śliną, podobnie jak to robią osy. I te struktury są bardzo charakterystyczne. Jak się odłupie korę takiego drzewa, gdzie te mrówki żyją, to widać właśnie taką piękną strukturę. Poza tym ma do kilkunastu tysięcy osobników. I tutaj również występuje to zjawisko takiego czasowego pasożytnictwa, czyli samica po zapłodnieniu, młoda królowa, najpierw wykorzystuje gniazdo już istniejące innego gatunku z tego samego rodzaju, tutaj w tym przypadku podziemnicy cieniorubnej, czyli Lasium bratus, i przejmuje to gniazdo i potem wymienia to potomstwo na własne. To jest najpospolitsza mrówka w Polsce. Przez pewien czas była uważana za jeden ścisły gatunek, to się wtedy nazywało Lasius niger. Natomiast badania wykazały, że tak naprawdę są to dwa bliźniacze gatunki i oprócz tego typowego gatunku Lasius niger, który gniazduje wyłącznie w glebie, nie potrzebuje martwego drewna i jest taki bardziej typowy dla terenów otwartych, dla miast, jest drugi, którego się spotyka w lesie i który gniazda buduje na takim szkielecie drewnianym, podobnie jak formika. I się okazało, że to jest odrębny gatunek, czyli Lasius platytorat. Do tego stopnia jest nowym gatunkiem, że jeszcze nie zyskał polskiej nazwy. Tamte wszystkie mrówki to były te nieżądłowe, czyli te, które gryzły i spryskiwały kwasem. Teraz natomiast przychodzę do podrodziny Myrmycinae, do mrówek, które żądlą, bo część mrówek w ten sposób się broni. I takim typowym leśnym przedstawicielem jest smuklica zwyczajna, czyli Leptotorax acerbonum, która tworzy nieduże kolonie, tylko do kilkudziesięciu robotnic, natomiast może mieć więcej niż jedną samicę i odżywia się głównie bezkręgowcami, również silnie związana z martwym drewnem. Mrówka, która najboleśniej moim zdaniem żądli z tych, które możemy spotkać w lesie, to jest wścieklica zwyczajna, nazwa nie jest przypadkiem, że się tak nazywa. I również część z niej nie potrzebuje drewna, jednak lubi, jeżeli może gniazdo założyć właśnie w martwym drewnie. I co ciekawe, to jest mrówka, która prowadzi częściowo koczowniczy tryb życia. Tamte wszystkie były osiadłe. Jak zbudowały mrowisko, to póki ich tam stamtąd ktoś nie wywali, to siedzą. Natomiast ta jakiś czas sobie pomieszka i przenosi się dalej. Buduje nowe gniazdo. Po prostu taki cygański tryb życia. Jeszcze inna z wścieklic, wścieklica podobna, tak, zresztą podobna do tamtej, też jest gatunkiem polikalicznym, czyli utrzymuje wiele gniazd, utrzymuje ze sobą kontakt i w ten sposób funkcjonuje. No i ostatni z gatunków, o którym chciałam powiedzieć, nie tyle ze względu na samą mrówkę, co na zwyczaje, które nie tylko w tym gatunku występują, ale u niej szczególnie. Również bardzo ciekawe zjawisko, kiedy mrówki znoszą do mrowiska znalezione larwy niektórych motyli, tu w tym przypadku modraszków, i czynią to nieprzypadkowo, nie po to, żeby je zjeść, bo do tej pory to wszystko się znosiło, żeby to pożreć, a z kolei te są przynoszone dlatego, że modraszki wypracowały taki sprytny system wydzielania słodkiej substancji, która jest zlizywana przez mrówki. I te larwy są przynoszone do mrowiska i tam są hodowane, one są karmione przez tą trofolaksję, czyli taką wymianę z buzi do buzi. Podrzucane im są resztki owadów, żeby się miały czym żywić, co im takim nie zawsze wystarcza i zdarza się, że podżerają jaja i larwy mrówek. Ale mrówki są zadowolone, bo mają trochę słodyczy. Kto nie lubi słodyczy? No. I to by było na tyle. Niestety nie mogę więcej mówić, bo mi się czas skończył, więc dziękuję bardzo. Żeby nie było tak samo. Proszę Państwa, jak ja tych wykładów, to z kilkanaście. A może żeby było trochę inaczej? No i trochę się tym przejąłem. Zwłaszcza, że jeszcze Maciek mi nie powiedział, kto będzie odbiorcą. Do końca nie wiedziałem, kiedy jest termin. Zresztą jak wszyscy ludzie. No i chaos, po prostu chaos i panika.
No ale zacząłem sobie coś tam przeglądać o tym martwym drewnie. O martwym drewnie, no okej. Okay. Ale w końcu pomyślałem, że drewno, żeby było martwe, to trzeba je uśmiercić w jakiś sposób, nie? Ściąć, no bo... No, ale nie będzie ozula. Nie będzie ozula. Więc żeby było drewno martwe, no to musi być gdzieś ten początek, prawda? Bo koniec już znamy, bo sędzia pokazywała, jak wygląda koniec. Natomiast jaki jest początek martwego drewna? No i w sumie... No cały czas właściwie, nie wiem, czy ja to dobrze zrobiłem, ale... ale wymyśliłem coś takiego, co odzwierciedla mój stan ducha w ogóle przy przygotowywaniu tego wykładu, ale wydaje mi się, że też jest takim dobrym początkiem do powstawania martwego drewna. Pan dyrektor powiedział już, że ja sobie będę mówił o chrząszczach, o kornikach, no więc a tu jeszcze by miało być dla dzieci, więc... No więc dlatego pomyślałem, że... ponieważ nie wiem, jak ugryźć w ogóle ten wykład, no i nie wiadomo, jak ugryźć to martwe drewno, to to jest dosyć istotne. No zgromadziłem sporo jakiejś tam literatury, głównie pomagał mi w tym internet, także tak jak wam mówię, cały czas chaos, na pulpicie chaos, w pamięci chaos. No ale w każdym razie teza jest taka, że martwe drewno nie bierze się znikąd i muszą istnieć procesy albo organizmy, które to po prostu ugryzą. No ale mamy ten stoliczek, prawda? No i musimy wiedzieć, co mamy do zjedzenia, nie? Bo to nie każdy lubi. Nie każdy lubi cebulonę, nie każdy lubi wigilinkę. Wobec tego no tutaj po prawej stronie rzuciłem temat jakieś związki, powiedzmy związki chemiczne, a tutaj generalnie pierwiastki, z jakich to drewno się składa. No to tak jak już mówię, no będę to omawiał w temacie, jak powiem, który jest mi dosyć bliski, czyli chrząszcze, ale nie będzie to jakaś taka prezentacja tych chrząszczy, a zaraz zobaczycie, o co mi chodzi. W każdym razie trzeba wiedzieć, że 95% masy drewna stanowią trzy związki. Lignina, chemia, celuloza i celuloza, to już żeśmy widzieli. Są jeszcze tłuszcze, garbniki, ale to są związki związane z budową drewna. Natomiast musimy wiedzieć, że tak jak drzewo jest zbudowane z różnych przestrzeni, tamten był skład ogólny, powiedzmy, no, tej substancji drzewnej na poprzednim slajdzie, no to w zależności od poszczególnych stref pni, ta zawartość substancji pokarmowych, tam związków chemicznych jest zmienna. Pamiętacie na pewno wszyscy, myślę, że to większości z Was nie trzeba przypominać, no, ale idąc od zewnątrz, no to mamy korę, która jest odpowiedzialna za obronę drewna, tak? Obronę drewna przed tym, co ją chce ugryźć, tak? Czyli tu już mamy taką konfrontację, tak? Kora składa się z tej korowiny zewnętrznej i z łyka. No i ważna jest miazga. Przepraszam bardzo, ale za dużo mam kieszeni tu spodu. O, i miazga tutaj sobie, to jest taka cienka warstwa między korą a drewnem. Miazga jest inaczej zwana kambium. I właściwie te nasze chrząszcze, a zwłaszcza korniki, a nie tylko oczywiście, właśnie żyją w tej strefie kambium. One się nazywają kambiofagi. Natomiast, tak jak mówię,
taką powtórkę z rozrywki sobie zrobiłem, ale ponieważ to kiedy ja się uczyłem o tym wszystkim, to już było bardzo dawno, teraz trzeba było sobie pewne rzeczy przypomnieć, ale tej miazgi jest cholernie mało, nie? Jest tylko właściwie jedna warstwa jednej komórki, tak? No więc tak sobie myślę, kurczę, no kamilofagi, co one tylko tam jedną warstwę, a ja nie możliwe. Właściwie one powinny się nazywać mykofagi, tak? Nie kambiofagi, ale to jest trudniejsze słowo, bo się nazywa floem, to floemofagi, myślę, że dlatego kambiofagi. Strefa kambiu, generalnie. Strefa kambiu i łyko jest to obszar taki odpowiedzialny za przeprowadzanie asymilatów. Może niekoniecznie z góry do dołu, no, ale rozprowadzanie ich po całej roślinie. I łyko jest bardzo bogate, albo stosunkowo bogate na tle całego drewna, te substancje. Substancje pokarmowe, odżywcze, jak to tam dalej wywać. Miazga odkłada do środka drewno, na zewnątrz łyko. Te komórki, ten jedna warstwa komórek gnieje się dosyć, no powiedzmy zróżnicowanie, tak? Bo tego drewna, komórek drewna jest odkładanych około 10 razy więcej niż komórek łyka. I stąd się bierze ta dysproporcja, powiedzmy, w szerokości. Tutaj mamy warstwę bielu, czyli warstwę drewna żywego, bardziej uwodnionego, które no, też jest w miarę atrakcyjne dla owadów. No i mamy rdzeń, znaczy nie rdzeń, tylko twardzie, która jest właściwie najmniej atrakcyjna dla organizmów żywych, ale one jednak tam żyją. Nie wiem, jak to robią, ale może się. Pierwsza sprawa przy wykładzie, jak to ugryźć, to znaczy trzeba mieć do tego przyrządy, tak? Nożyk, widelec albo aparat gębowy. I tutaj na przykładzie kornika sześciozębnego mamy, no, powiedzmy, schemat aparatu gębowego larwy i postaci dorosłej. Na co chcę zwrócić uwagę, oznaczone numerem 1, to są naprawdę potężne żubaczki. One służą po to, żeby po prostu to drewno gryźć. To drewno gryźć, pozyskiwać. No, razem z mięśniami, które tam pracują, no to jest, no powiedzmy, na taką mikroskalę, jaki widzimy te owady, to jest naprawdę niezła maszyna. I sporą rolę tutaj też odgrywają te kolczaste żółwki szczęki dolnej. To jest wszystko umięśnione, kolce służą rozdrobnianiu tego pokarmu, a wiemy, że no, rozdrobnienie celulozy jest istotne. Ona pod wpływem wody, wilgoci puchnie, pęcznieje, daje jakąś tam czystość. Ja byłem niedawno na diecie, także wiem o co tam chodzi, nie? Wszystko mamy nie bez zasiadki. Celuloza. Tak. No i teraz, czym to gryziemy? No gryziemy to aparatem gębowym. Tutaj Maciek prosił, żeby było o cetyńcach, to mamy cetyńca. Z profilu, to takie zdjęcia troszeczkę kryminalne, nie? Ale z profilu to wygląda tak, z przodu tak. A tutaj może najbardziej są widoczne właśnie te wielkie żubaczki, które służą mu do pokonania tego oporu kory, do pokonania oporu tej materii drzewnej i w końcu cały aparat gębowy. No, jak gdyby służy temu, żeby to drewno rozdrabniać. No i no postęp techniki jest taki, żeby zrobić buźkę też, buźkę larwy owadu niekornikowatych i też, no, można powiedzieć, w oryginale zobaczyć, jak to wszystko wygląda, czym te korniki gryzą drzewo. No, wszyscy znamy kornika drukarza, więc ja pozwoliłem sobie jakieś takie zdjęcie z literatury zbliżyć, żebyśmy wiedzieli, z czym tak naprawdę mamy do czynienia w naszych lasach. Oprócz aparatu gębowego,
no są jeszcze inne przystosowania do życia w tej strefie, tak? Czyli w ogóle sam kształt ciała, jakiś taki owalny, zwarty, prawda, nie ma tam żadnych za dużo wystających części, to taki troszeczkę może nie bardzo się znam na tych maszynach, ale wydaje mi się, że one by się tak nadawały do drążenia metra, te chomiki, takie są właśnie owalne, małe, zwarte i idą prą tylko do przodu. Co my tutaj mamy dalej? Dalej mamy to, co już mówiłem. Życie na Ziemi. Życie na Ziemi to jest to. Węgiel, wodór, azot, tlen, fosfor i siarka. Natomiast była taka piosenka, to Stardowie chyba śpiewali, że życie jest tylko formą istnienia białka, nie? A wobec czego potrzebne nam jest białko. Tego białka, słuchajcie, nie ma. Drzewa, w drzewie jest bardzo mało białka. Co z tym robić, nie? Przyjrzyjmy się, jak to wygląda w poszczególnych strefach. W ścianach komórkowych, no powiedzmy w drewnie, tak ogólnie rzecz biorąc, budować ścian komórkowych. Celulozy jest dużo, wyrzutu stosunkowo mało, w twardzieli można powiedzieć, że najwięcej, tak? Chemicelulozy to są też wielocukry, lignina, która właściwie przez ogady nie jest użytkowana. Pektyny, okej, jest ich tam troszkę, korek tylko w korze zewnętrznej, gdzie indziej tego nie ma. Substancje odżywcze, zobaczcie. Tak jak mówiłem, kambium, czyli miazga, azotu jest ok, ale to 5%. Właściwie przyjmuje się, że 2% azotu. Wody sporo, tak? Czyli co? Środowisko do życia w miarę dobre. Ale słuchajcie, też żyją owady w twardzieli, tak? Ale w twardzieli azotu, można powiedzieć, praktycznie nie ma. Tej literatury sobie troszkę przejrzałem i się okazało, że nie tak dawno zaczęto pisać, że właściwie jak to wszystko zbilansować, jak ktoś, nie wiem, czy pamiętacie coś z chemii jeszcze, ja już nic nie pamiętam, nie? Ale jest coś takiego jak równania stechiometryczne, czyli że mamy jakąś reakcję chemiczną, tak? I generalnie tyle, co jest wzięte do reakcji, musi potem z tej reakcji wyniknąć, tak? Wobec czego, nie wiem, czy ja to nie za wcześnie mówię, ale w każdym razie, jeżeli brać pod uwagę, że owady żerujące drewnie potrzebują do życia białka, tak, aminokwasów, a co aminokwasy mają, no to mają azot przede wszystkim, tak? To, żeby zbilansować to, powiedzmy, co mają w drewnie i to, z czego jest zbudowane ich ciało, to samce potrzebują 40 lat żerowania, a samice 85, nie? Bo są większe, znoszą jajka i tak dalej, nie? Tak więc to tak wychodzi na to, że coś jest z nim nie halo, nie gra tutaj, nie? Bo właściwie skąd ten azot brać, skoro nie masz czego zbudować tutaj karki swojej. W pewnym momencie wydawało się, że odpowiedzią... A, dobra, okej. Okay. Że odpowiedzią jest tutaj... Jest tutaj jakieś tam trawienie enzymów. To znaczy enzymy, znaczy odpowiedzą. Na pewno enzymy są potrzebne, tak? I enzymów dostarczają mikroorganizmy. To jest akurat przekrój podpokarmowy szeliniaka. I tam są specjalne wyrostki, w których jakieś takie grzyby z grupy drożdżaków siedzą i no i teoretycznie można nawet praktycznie pomagają temu szeliniakowi zjeść tą trudną tkankę drzewną. Inną adaptacją też jest, to jest akurat na tym przewodzie szeliniaka, to znaczy, że jest przedżołądek, ale tu widzimy, jest przedżołądek kornika drukarza, nie? Który oprócz tego, że ma te żubaczki, że ma te szczęki i tak dalej, to jeszcze w przedżołądku ma zęby, które też mielą ten pokarm, rozdrabniają tą celulozę, czy tam wszystko, co on tam ma, żeby ten pokarm
mu się fajnie rozdrobnił i żeby mu ta masa ciała przyrastała. Także no to są jakieś takie adaptacje, które z pewnością dają radę uzyskać więcej z czegoś, z czego jest bardzo mało. Enzymy rozkładające tą celulozę, to się nazywają celulozę, rozkłada się nazywa celulaza, tak, hemicelulaza, tak dalej, białka proteaza, ale nie będziemy o tym mówić, nie? No w każdym razie przeglądałem tę literaturę, ale wcale się mówią, że te enzymy to ściema, że tam nie zawsze te enzymy istnieją. No ale w każdym razie literatura dzieli te książki na takie, które nie wykorzystują celulozy w ogóle, a odżywiają się tylko cukrami, skrobią i białkiem, bo sobie wykorzystują to, co jest we floemie, te migrujące soki, substancje odżywcze i fajnie. I są jeszcze takie, które wykorzystują celulozę, rozkładają go za pomocą enzymów w symbiozie z bakteriami i drożdżakami, ale mówię, tam wątpliwości mają na to, co do tego. No i takie, które ożywiają się wyłącznie lub głównie hodowaną przez siebie grzywnią. No i teraz tak, Maciek mi mówił, żeby tutaj mówić o cetyńcach, ale ja zrobię tutaj ukłon w stronę Maćka i powiem coś o książkach ambrozyjnych, tak? Bo odpowiedzią na to są grzyby, słuchajcie. Odpowiedzią są na to grzyby i chrząszcze ambrozyjne. Ambrozyjne po prostu potrafią te grzyby wykorzystywać, tak? Czyli one, zaraz powiem o nich jeszcze więcej, bo właściwie do końca wykładu już będzie o nich. Z tym, że to nie jest nowa sprawa, bo to temat pochodzi z 1836 roku, kiedy jeszcze nie wiedziano, że to grzyby, ale właśnie w żerowiskach niektórych kurników, które odżywiają się drewnem. No jeden pan, którego nazwiska powiem wam, ale za trochę, jak spojrzę. No po prostu to wszystko wynalazł, a już we wszechświecie w 1911 roku było napisane, że zakładają tam ogrody grzybowe. No i to jest ważne, właśnie, że te chrząszcze ambrozyjne mają specjalne urządzenia do tego, żeby te grzybki transportować. Zgrzybnia, zarodniki i tak dalej. Generalnie na chrząszczach są przenoszone też inne grzyby, ale te ambrozyjne mają specjalne urządzenia do tego, tak? Specjalne urządzenia, żeby zapewnić przeniesienie tych grzybów. Jest tak, że niektóre grzyby potrafią żyć tylko współżyć z tymi chrząszczami i niektóre z tych grzybów nigdzie poza żerowiskami poszczególnych chrząszczy nie występują. Tutaj jest taka tabelka, znaczy właściwie rysunek, jaka jest różnorodność ta chrząszczy ambrozyjnych. To jest tak troszeczkę filogenetycznie, przodek rejkowcowaty, no i różnorodność morfologiczna tych chrząszczy ambrozyjnych. Ale tutaj zastanówmy się jeszcze, co to są te mykangia, bo pani Franke Grossman w 1967 roku po raz pierwszy to opisała. Mykangia to są takie struktury, które właśnie pełnią te rolę tych plecaczków czy kieszonek w grzybach, które transportują te grzyby no, właśnie razem z chrząszczami. W tych mykangiach jeszcze musi być odpowiednie środowisko, tak, żeby te grzyby przeżyły. To jest. Również jest różnorodność przynoszonych grzybów. Tak? Tutaj tak troszkę kolorami są zakreślone. Te chrząszcze, które grzyby z określonych grup systematycznych są zdolne przenosić. To jest troszeczkę powiększyłem to, ponieważ na żółto na tych wszystkich chrząszczykach zaznaczone są strefy mykangialne, tak? Czyli miejsca, gdzie występują te urządzonka, te plecaczki do przenoszenia grzybów.
ponieważ to powiększyłem, to podzieliłem ten stosunek na dwa, więc góra jedno, drugie, prawda, tu na główce ma, tu gdzieś tam na boczku, ten nie wiadomo, gdzie ma badania. I tak to wszystko wygląda. I jeszcze to ciekawe jest, że niektóre się żywią ksylemem, niektóre floemem, także tutaj na niebiesko, na czerwono, bardzo fajny rysunek. W wielu publikacjach jest wykorzystywany. No i teraz mikroskop elektronowy daje nam obraz, jak takie mechanizmy wyglądają w dużym powiększeniu. Proszę bardzo. Dziureczka, szpareczka, mykangium. Tu z tego mykangium w powiększeniu wylewa się jakaś substancja grzybowa, która poradzi to drewno zaraz. Albo będzie służyła temu chrząszczowi do pozyskiwania azotu, nie? Żeby miał się jak dalej rozmnażać i rozwijać. Tutaj na Pitiotorusie taki kowin, nie wiem jak będzie po polsku, a we Włoskach, proszę bardzo, kuleczki, zarodniki grzybów w tym mykangium się. W tym mykangium się przenoszą. Albo samica wyrynnika. Niby nic, nie? Takie przedplecze fajne, ale tutaj ten fragment, zobaczcie, jakieś takie podziurawione jest. A co jest dziurka? Zarodniki nam po prostu. Rodzaj ksylosantus. Co one robią? One wprowadzają te zarodniki do drewna. I proszę bardzo, mamy tutaj siateczkę. Siateczkę grzybni, mamy jajka. On tutaj ma to mykangium, tutaj jest ten chrząszczyk na przekroju takim jakimś takim skalingula elektronowym, czy tam tomografii jakimś innym. To mykangium gdzieś się tutaj przed znajduje, tak? I albo tam to są różne gatunki. Tutaj sobie siedzi w rdzeniu, a tutaj siedzą jego poszwanki, larwy i żerują sobie na tej grzybni. Ale mamy z tego swojego rodzimego przedstawiciela, to jest żwawnik paskowaty, nie jest to jedyny u nas chrząszcz mykangialny. Generalnie tych chrząszczy jest bardzo dużo, ich jest ponad 3000, chyba 400 gatunków, ale mniejsza z tym. Buduje drąże, takie drabinki, widzimy tutaj, to jest wszystko przerośnięte strzępkami grzyba. Widzimy mniej więcej, jak te strzępki grzyba przerastają cewki drewna i przez tego na różnych przekrojach, no i właściwie samego tego gościa dwalnika. I właśnie pani Franki Grossman go tutaj narysowała w 1967 roku i pokazała, gdzie on ma te mykangia, tak, te między głową a pokrywami. Proszę bardzo, strzałeczka, mykangiu tutaj, no i różne postaci tych grzyba, które są przenoszone. Jeszcze raz to samo, drwalnik, kora, chodniki w korze. Tutaj zbliżenie tego chodnika krótkiego larwalnego. Na końcu co mamy? Piękny grzybek. Albo taka postać jeszcze. Jeszcze to już kończąc to chcę powiedzieć o grzybach, które powodują siniznę. One też są przenoszone przez owady. Taka sama sinizna właściwie, ona no może lata w powietrzu sama, ale generalnie potrzebne są te owady, te chrząszcze. Z tym, że to już nie są takie typowe chrząszcze ambrozjowe, bo one przenoszą to na ciele i nie mają specjalnych takich struktur, które podtrzymują procesy życiowe tych grzybów. Ale tutaj, żeby jakąś taką klamrą do cetyńca nawiązać, to właśnie tak, mamy siniznę, mamy cetyńca mniejszego i mamy parę zarodników, parę gromidiów i tam perytecjów na korze bądź wyrastających na drewnie. Tak wyglądają grzybki, które nam powodują siniznę drewna. A jednocześnie sprzyjają też rozwojowi owadów, bo jest to korzyść obopólna. Drewno przerośnięte grzybem jest dla owadów bardziej wartościowe. Ja myślę, że ja nie powiedziałem jeszcze wszystkiego, właściwie bardzo mało powiedziałem. No i tyle. Dziękuję bardzo. Thank you.
pokazuje jedną rzecz, że można w martwym drzewie, drewnie mówić bardzo dużo, ale ja mam ten problem, bo jak to nazwać? Jeśli jesteś martwym drzewem, to właściwie to jest drewno, prawda? To jest dość trudno, żeby to dokładnie nazwać, bo język polski dość precyzyjnie pokazuje, że drzewo to jest żywe, a drewno to jest martwe. Ale ja myślę, że to pokazało, że trójka z naszych koleżanek, kolega i dwie koleżanki, to no, to wiedzą. Ja zachęcam innych kolegów i koleżanki, żeby może pomyślały nad pokazaniem chociażby, nie wiem, chociażby żelówki, prawda? W Sosnie potrafią wykonywać łachówki kilometry korytarzy, kilometry. Tak sumować każdy ten odcinek o kilometry korytarzy. I ja myślę, że może być też inspiracją, szczególnie teraz, kiedy szkoły znowu się pojawią się tutaj w parku, pojawią się w muzeum i być może dzieci mają już serdecznie dosyć takiej podręcznikowej wiedzy czytanej przez internet, to może jest okazja, żeby wykorzystać wiedzę, naszą wiedzę, żeby ją w jakiś atrakcyjny sposób sprzedać i tym trochę młodszym, ale także myślę, że osoby całkiem dorosłych, które posłuchały, to właśnie tym wszystkim, co się dotyczy martwego drewna. Także koledzy z Lasów Państwowych, mam nadzieję, że skorzystają ze skarbnicy naszej wiedzy i będą korzystali z naszych spotkań. Do tego powodu pana doktora Kardasiewicza i jego zespołu. To tyle, jeśli chodzi o tę część taką oficjalną, wykładową. Zapraszam do sali.